Co? Większość prototypu jeszcze. A bo to co jesteś? Ja dopiero przyjechałem. Ja się pozwolę poczęstować. No. Mechanika bajka. Ja już wczoraj tu godzinę spędziłem nad prototypami, więc wiem jak to działa. Wiem jak to chodzi. Ale mają ciekawe pomysły, wiesz. To boję się, że... Czubek fajny, tylko też jak to ostrzyć. Wiesz co, właśnie boję się ostrzenia, nie? Bo tutaj, kurde, to załamanie ostrza w tym miejscu, ono zleci po dwóch ostrzeniach, to nie będzie, no. Ale... Idzie do kamery, proszę? Idzie do kamery, proszę cię bardzo. Martwimy się o ten czubeczek tutaj, który spadnie przy trzecim ostrzeniu. Ale w ogóle pomysł jest spoko. W ogóle się moda zrobiła na, kurde, albo na brzynki, na zbrocza, albo na brzynki w ogóle tutaj, wiesz. Ale zbrocza tutaj jest do otwierania palcem od drugiej strony. Ja wiem, wiesz co? Ja wiem, że można, no. A, tutaj nie bardzo. No. Zwykle jest tak, że tym palcem o zbrocze się otwiera. No tak, ale to jest zasłonięte. Nie, nie w tym wypadku. Tutaj jest frame. On jest fajnie, bo on jest jimpingiem, ten frame jest spoko się otwiera. On jest fajnie, bo się chowa to całe. No. Bardzo, bardzo elegancki. No. Odłożymy to. Ale kurde, nie jestem w stanie wam opisać, jak to jest lekkie, bo tak, stal M390 jest stosunkowo lekka wiesz, do swojej objętości. No ja jestem większym fanboyem takich klasycznych kształtów. Ale jest kurwa, o jest. Kuklinek. No amen. Wymieniony nożyk. Ale zamienię z Kuka i Neka, to jest chyba pierwsi wpadli na coś takiego. Zaraz, wiesz co, zaraz jeszcze ktoś poleci z tym. Będzie katana w formie Neka na szyję. Mała katana. I wiesz co, i ten. Simitar. Inesmuk będzie. Inesmuk. No, taki tyni, nie? Daj tą kamerę, bo ja muszę zobaczyć. Ależ to jest kuźwa wykończone. No coś wspaniałego. Tu frezowane w środku, żeby jeszcze oderzyć tytan. Oczywiście frame lock. Oczywiście flipper. Bardzo duży choil, można skrócić uchwyt. No. No petarda. Bezpieczniej niż ostrzel. No tak. Chociaż ten wartość nie jest potrzebny. Ja wciukłem jeszcze jup. Nie mówię o kciuku, tylko o drewnieniu. Ten już jest cięższy. Ten już jest cięższy. Bardzo, bardzo. Ale dbałość, kurde, o szczegóły. Dbałość o szczegóły. Zresztą ten struktury materiałów jest oczywiście, nie? Ale wiesz, ale... Kurde, to wiesz, symetria szlifu, no coś wspaniałego. Okej, and please, this one. The Magelson? Yes. The black or the... No, the black. Żeby nie było. Williams Design. Bardzo lubię wykończenie Stonewash. I połączenie rękojeści włókna węglowego z tytanem. Bardzo fajnie to wygląda. O.
co ciekawe, pomimo jak gdyby tutaj delikatnej wariacji na szlifie, sama powierzchnia ostrza jest gładka, nie ma żadnego tutaj przełamania krawędzi tnącej. Bardzo fajnie wykonany nóż. Dzięki so much. You're welcome.